Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. Ze mną na łączach pani Beata Kempa, europoseł PiS, Solidarna Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pani poseł, prawie połowa państw członkowskich Unii Europejskiej została dotknięta ograniczeniem dostaw gazu rosyjskiego. Z tego, co czytam, Solidarna Polska nie do końca jest za solidarnością gazową, a przynajmniej stawia pewne warunki. Dlaczego macie Państwo w nazwie swojej partii słowo Solidarna? No tak, ale w tej sytuacji, która w tej chwili jest wytworzona przez oczywiście Rosję, która gazu używa w tej chwili jako właściwie można powiedzieć broni swoistego szantażu, nie tylko w stosunku do Ukrainy, do Niemiec, ale i też do całej Europy. W tej sytuacji oczywiście to również ma swoje przełożenie na wahania geopolityczne. W związku z powyższym chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że działania Unii Europejskiej w tym zakresie są właściwie w tej chwili wobec komunikatów, które są wystosowywane, zaraz o nich powiem, są skierowane właściwie w kierunku takim, żeby w głównej mierze chronić w tej chwili gospodarkę niemiecką, dlatego że ona, że Niemcy w tej chwili wysyłają komunikaty, że na tym szantażu gazowym będą cierpieć najbardziej ze wszystkich. No ale w końcu to Niemcy przez lata prowadzili politykę z Putinem gospodarczą. To Niemcy prowadzili interesy i tak naprawdę ta polityka też umożliwiała Rosjanom zbrojenia, umożliwiała Rosjanom tak naprawdę zuchwałe poczynania i w końcu zwieńczone potężną i brutalną wojną. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, dzisiaj wszyscy musimy sobie dawać radę. Oczywiście, że trzeba o tym rozmawiać również na poziomie Unii Europejskiej, ale nie na zasadzie kolejnego dyktatu Unii, bo co się o to dzisiaj dzieje? Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, Unia dyskutując dość powolnie, raczej ma w tył głowy interesy niemieckie, francuskie czy też włoskie w tym zakresie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówi się o tym, że wspólnie mamy ograniczać zużycie gazu, wszystkie kraje członkowskie solidarnie ograniczać zużycie gazu, bo jest w tej chwili kryzys, okej, w porządku, ale narzucanie tych norm krajom, które wcześniej zmuszało się, tak jak Polskę, do tego, żeby odejść na przykład od węgla. Przecież byliśmy do tego zmuszani. Widzimy również, że było to czynione nie tylko na poziomie dokumentów unijnych, ich przyjmowania i swoistego szantażu, ale również szantażem można nazwać wyroki Trybunału na przykład w stosunku do Turowa. Więc dzisiaj może spokojniej należałoby się zastanowić, w jaki sposób ten kryzys zażegnać. To ten model solidarności gazowej według Państwa jak miałby wyglądać? Konstruować odgórnie kolejne obostrzenia i kolejne przymuszania państw członkowskich do tego typu działań. Jeszcze powiem jedną rzecz, tym bardziej, że obok mamy działania kolejne również na pograniczu się już z szantażem, rozumiana przez Unię praworządność, prawda? I to, że nie otrzymujemy ani grosza w tej chwili, jeśli idzie o kwestię kryzysu uchodźczego. Więc tutaj proste hasło solidarności, ale tylko i wyłącznie cechowane na ratowanie jednej czy dwóch gospodarek, no nie tędy droga. Trzeba usiąść kwestię zasobów, przedyskutować. Ale co przede wszystkim, panie redaktor? No najważniejsza kwestia, jeżeli chcemy zastępować ten gaz innymi źródłami energii i wrócić przede wszystkim do węgla, bo to musimy zrobić, no to trzeba usiąść i rozmawiać o ETS-ach i o zawieszeniu przede wszystkim tego podatku i haraczu, który w tej chwili jeszcze w dobie tak potężnego kryzysu musimy wszyscy płacić, bo powtarzam, wszyscy płacimy ten haracz za jakieś mrzonki. To by był taki warunek zawieszenia ETS-u, czyli zawieszamy, a w zamian pomożemy? Myślę, że w zamian przede wszystkim trzeba usiąść i poważnie porozmawiać po partnersku, tak jak powinny to rozmawiać wszystkie 27 krajów członkowskich, a nie tylko na zasadzie dyktatu i dyktowania kolejnych dyrektyw czy kolejnych rozporządzeń w tym zakresie. Tak się nie da. Trzeba gospodarkę, jeśli idzie o gospodarkę energetyczną, politykę unijną mocno zrewidować, ale to wszystko w kontekście oczywiście Zielonego Ładu i tych wszystkich obostrzeń kagańców, które na siebie Unia Europejska
Europejska i kraje członkowskie muszą nakładać, bo to nas wszystkich zrujnuje, nie tylko gospodarki dużych krajów, ale przede wszystkim nasz kraj, a także kraje, które nieco później przystąpiły do Unii Europejskiej. Więc tych elementów jest zdecydowanie więcej, długo by o tym mówić, ale no, myślę, że tutaj dość mocno i ekspansywnie prowadzona reforma, ideologiczna reforma Franza Timmermansa po prostu musi odpuścić. Nie ma w tej chwili wyjścia. Niemcy są w dość trudnej sytuacji, bo przez lata faktycznie uzależniały się od Rosji, ale tak sobie myślę, czy za błędne decyzje władz niemieckich powinni płacić obywatele Niemiec, duży kraj, 80 milionów osób? Przede wszystkim no, za każde błędne decyzje każdego kraju. No, każdy kraj musi ponosić tego typu konsekwencje. Dzisiaj wiemy, że ponieważ też i pani Ursula von der Leyen jednak zbliża koszulę ciało, jest obywatelką Niemiec, w związku z tym pewnie tutaj wszelkie zabiegi będą obliczone na to, żeby przede wszystkim pomagać Niemcom. Jeszcze raz powtarzam, my jesteśmy za solidarnością, ale za solidarnością, która będzie równo traktować wszystkie kraje w tym potężnym kryzysie i przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, zrewidować błędną, powtarzam jeszcze raz, błędną i wyniszczającą wszystkie już w tej chwili gospodarki i całą Europę, bo to już konkurencyjność oczywiście Europy spadnie bardzo nisko, kwestie owego Zielonego Ładu. Niestety tutaj przed niebezpieczeństwem związanym z kryzysem potężnym również energetycznym, a to idzie również kryzysem inflacyjnym, bo to jest system naczyń połączonych. No i wreszcie trzecim potężnym kryzysem, który już z tego widmo widzimy, czyli kryzys związany z bezpieczeństwem żywnościowym. No i kolejny nadciągający kryzys w tej chwili nad Europę, czyli kryzys uchodźczy jest nieunikniony. Dlatego to musimy zrewidować swoje kierunki, które zresztą dokonywała sytuacji. W czasie pokoju dość wolnie, ale które w tej chwili nakładają się na i potęgują problemy. Jesteśmy w trudnej sytuacji, to jest trochę też gra ze strony Putina na rozbicie takiej jedności Unii Europejskiej, chociaż co do tej jedności można tutaj jeszcze szerzej rozmawiać, ale niektóre ale ja kraje już... Ale krótko powiem, pani redaktor. Tylko chciałabym powiedzieć, bo Węgry w tej chwili na przykład kupują od Rosji dodatkowe 700 milionów metrów sześciennych gazu, więc jakby patrzą na swój interes. To też jest jakby naturalne ze strony kraju, że patrzy na swoje zapotrzebowanie. No ale mamy jednak wojnę. Putin gra na to, żeby jedność Unii Europejskiej rozbijać, więc ten gaz no, jest takim szantażem. Tak, dlatego jak najszybciej, bo nie tylko gaz, tak, jest, my stawialiśmy przecież, jako Państwo pamiętacie, są było to obśmiewane przez naszych oponentów, na dywersyfikację dostaw, prawda? Opóźniane albo wręcz były pewne projekty, które były rozpoczęte za naszych pierwszych rządów, tutaj przypomnę, Prawa i Sprawiedliwości, także przede wszystkim politykę energetyczną prowadzoną przez świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj widzimy, jak ci prześmiewcy niestety muszą iść do kąta, bo ta sytuacja, bo ta polityka, ta wizja jak najbardziej była uprawniona i trzeba było ją jeszcze szybciej wprowadzać, myślę tutaj o rządach Platformy Obywatelskiej, a nie likwidować pewne kierunki, które zostały zapoczątkowane. Dzisiaj widzimy, jak bardzo ona była prorocza i mądra, rozsądna i potrzebna. To jest jakby pierwsza rzecz. Co do kwestii dotyczącej właśnie owej solidarności krajowej, krajów Unii Europejskiej. No właśnie, pani doktor, dzisiaj wszelkie działania powinny iść na budowanie i wspomaganie tych krajów, które takie chociażby jak Polska, które mogą zbudować poprzez swój dostęp do morza i zapoczątkowanie, tak jak powiedziałam, tych inwestycji naftoportu, gazoportu, Przekop Mierzei Wiślanej, które również temu pomoże. Mówię tutaj o dywersyfikacjach dostaw i w taki sposób budowanie infrastruktury, żebyśmy też mogli jak gdyby tutaj pomagać innym krajom Unii, które w tej chwili jeszcze są uzależnione poprzez infrastrukturę chociażby, tak, bo to jeszcze wszystko pozostało po komunie, krótko mówiąc. I dlatego są tego skutki, ale gdybyśmy bardzo szybko postawili na właśnie taki zrównoważony rozwój w tym zakresie, to dzisiaj rozmowa byłaby inna, no po prostu żadna z Putinem, prawda? Żaden kraj by nie musiał w ogóle rozmawiać z Putinem, bo dzisiaj rozmowa z nim absolutnie nie ma sensu. Dlatego, że tak jak powiedziałam, stosuje szantaż. Natomiast jedno zdanie co do solidarności. Pani rektor, sankcje i jeszcze raz sankcje. Tutaj Unia Europejska, choć wolno, ale jednak kwestia podjętej wczoraj decyzji Rady Unii Europejskiej co do kolejnych sankcji dotyczących chociażby
zakazu handlu złotem, prawda, czy też biżuterią rosyjską. No to są kolejne elementy, które wskazują tutaj też na solidarność europejską, choć w tym przypadku pewne wyłomy, które tu się pojawiają, są bardzo niebezpieczne. Trzeba jasno No właśnie pytanie, czy te sankcje są wystarczające? Tak. Pani poseł, na antenie skończymy rozmowę, ale już teraz przechodzimy do internetu. Zachęcam słuchaczy, żeby zajrzeć na stronę www.radiopole.pl. Tam dalszy ciąg i właśnie rozmowa o sankcjach. Beata Kempa jest gościem Radia Opole. Pani poseł, no właśnie, czy to wszystko jest wystarczające? Ten siódmy pakiet sankcji, a właściwie niektórzy mówią mini pakiet, bo to jest takie uzupełnienie tego, co było, no i dodanie niektórych elementów, czyli właśnie złoto, biżuteria, zakaz eksportu najnowszej technologii do Rosji. No, tak, prezydent Zełenski, no wiadomo, że będzie mówił to za mało, ale jednak wśród urzędników europejskich też takie głosy kuluarowe słychać, że no, to jeszcze nie jest to, co mogliśmy zrobić, jakby wrócimy do niektórych tematów po wakacjach. No tak, rzeczywiście teraz w instytucjach Unii Europejskiej są wakacje, choć powiem szczerze, że czas jest trudny i tutaj wróg nie będzie sobie robił wakacji w tym przypadku. Sankcje powinny być dotkliwe. Sankcje też, no, jak mawiają niektórzy eksperci słusznie, się temu przyglądamy, powinny być szybkie, nieuchronne, bez zbędnych furtek i przede wszystkim też w dużym zakresie, oprócz tych sankcji takich bardzo, bardzo dotykających sektorów gospodarek, różnych gospodarek, w tym przypadku, różnych sektorów gospodarki rosyjskiej, to przede wszystkim też sankcje osobiste. I to jest niezwykle ważne, dlatego że one są, patrząc też na modus operandi samego Putina, jego zaplecza, one są moim zdaniem też bardzo, powinny być bardzo skuteczne. I w tym zakresie nie powinniśmy się cofnąć rzeczywiście ani krok wstecz. Powinniśmy absolutnie te sankcje jeszcze szybciej, jeszcze bardziej uszczelniać nasze granice. Ale pani redaktor, jak może Putin nie mieć dobrego humoru, prawda? Jak Komisja Europejska popełniła kolejny raport, tak zwany raport na temat samorządności, no bo zamiast myśleć o tych sankcjach, w jaki sposób zapobiegać różnym kryzysom, no to bawi się wyśmienicie, produkując różnego rodzaju raporty. No i jeżeli wszyscy doskonale o tym wiedzą, to już nie jest nawet na poziomie, nie wiem, eksperckich jakichś opinii, różnych wywiadów również krajów, nie tylko Unii Europejskiej, ale i na świecie. I elementarzem jest to, że to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, to jest element wojny hybrydowej, którą toczy Putin w tej chwili z Ukrainą, ale to już jest również element, który dotyczy naszego kraju, bardzo ważny odcinek. A co to Unia Europejska w tym raporcie pisze? No, że my po prostu na tym odcinku źle działamy, że my źle traktujemy uchodźców. No przecież to jest takie kuriozum, że my w ogóle traktujemy, jeszcze powinniśmy lepiej traktować uchodźców z Ukrainy w sytuacji, kiedy Unia nie poczuła się do tego, żeby w jakikolwiek sposób wspomóc Polskę w zakresie chociażby tego kryzysu uchodźczego. Już nie wspomnę o innych elementach, bo to już naprawdę pomijmy, bo to już nie da się czytać tych bzdur. W związku z tym, jak można mówić o solidarności? Przecież Putin to czyta, Ławrow to czyta. Przecież widzimy, że to jest próba strzelania nam w tył, w plecy, tak? W sytuacji, kiedy jesteśmy krajem, który jest, można powiedzieć, niemal na froncie, prawda? Bo przyjmując uchodźców, też pomagając Ukrainie, co będziemy czynić w każdym innym zakresie, jest oczywiście, tak jak kraje ościenne, pamiętamy, jeśli chodzi o Syrię, bierzemy tutaj dużą, dużą odpowiedzialność i bardzo duży ciężar wojny toczącej się na Ukrainie. I stąd propozycja, żeby zmniejszać składkę członkowską, tak? Proporcjonalnie do liczby przyjmowanych uchodźców. Różne rzeczy, dlatego że nie może Unia być naiwna. Ja się zastanawiałam kiedyś, z czego to wynika. Czy z tego, że jednak jest ta ochrona dla tych największych gospodarek, czy z tego, że oni jakby nie zdają sobie sprawy, jaki jest rzeczywiście, w jaki sposób działa Putin, jaki jest jego modus operandi, że oni tego nie zaznali. Nie są w stanie tego rozeznać. Naprawdę już, czy to jest kwestia owej właśnie naiwności i tego, że nie wiem, można sobie pojechać na wakacje i wojna się jakoś tam toczy, wrócimy, to może coś zrobimy. No nie, pani redaktor, po prostu nie.
to jeżeli wymaga się od nas pewnych postaw, to Unia przede wszystkim powinna wykazywać solidarność w tej chwili z Ukrainą i solidarność również z Polską i z innymi krajami, które starają się chronić też granice Unii Europejskiej, bo przecież my jesteśmy, jeśli chodzi o Polskę, to wiemy, że to jest granica Unii Europejskiej. I dlatego, tak jak mówię, zachęcam do tego, żeby jednak spojrzeć przez pryzmat interesów naszego kraju w kontekście pewnej zabawy, która odbywa się w Unii Europejskiej pod tytułem wszelkie działania w tej chwili, w tej całej pożodze są nakierowane na federalizację, na pogłębianie federalizacji Unii Europejskiej. To się dzieje pozatraktatowo i to jest jak gdyby wykorzystywanie tej, w mojej ocenie, tej sytuacji do realizowania takiego snu o potędze Europy federalnej, kilku panów, którzy tą politykę kreują w Europie. Pani poseł, wczoraj padło właśnie ten postulat ze strony Solidarnej Polski, aby zmniejszać składkę członkowską proporcjonalnie do liczby przyjmowanych uchodźców. Czyli jak przyjmujemy uchodźcę, no to ta składka jest zmniejszona, tak? No bo też ponosimy koszty i tak dalej. Ponosimy, jak rozumiem, będziecie teraz państwo szukać sojuszników co do tego pomysłu. Sprawa jest bardzo poważna, dlatego że wystarczy spojrzeć, co działo się na Bliskim Wschodzie, prawda, wobec faktu długoletniego konfliktu, jaki odbywał się w Syrii i w jaki sposób odczuły ten konflikt takie państwa jak chociażby Liban, który dzisiaj zbankrutował i, no, mówiąc najprościej oczywiście, ma bardzo duże problemy, może tak, bardzo duże problemy, a przyjął 1 800 000 uchodźców syryjskich, nie mówię o innych uchodźcach, które na skutek innych konfliktów również przyjął, a także Jordania, a także inne kraje. Tutaj Turcja akurat skorzystała z instrumentu tureckiego, który został ekstra stworzony na skutek kryzysu uchodźczego. Polska z takiego instrumentu korzystać nie może, bo go po prostu nie stworzono. Na każde pytanie europosłów dotyczące tego, czy Unia Europejska jednak przewiduje jakieś działania, które miałyby wspomóc kraje, które pomagają Ukrainie, to albo jest nabieranie wody w usta, albo jest zdawkowo jakby machnięcie ręką i dyspozycja, że możemy sobie przesunąć jakieś tam środki, które jeszcze mamy, prawda, wewnątrz instrumentów, które istnieją, co nie jest poważne, poważnym podejściem do rozwiązania takiego problemu i dlatego tutaj są różne propozycje, skoro Unia albo nie chce się tym problemem zająć, albo czy, albo po prostu, krótko mówiąc, być może pewne czynniki są zainteresowane wywołaniem takiego kryzysu w Polsce, żeby po prostu obalić ten rząd. I taka jest prawda. Zresztą te wszystkie kwestie z praworządnością, z blokowaniem środków KPO, w tej chwili z blokowaniem jakichkolwiek inicjatyw dotyczących pomocy, jeśli idzie o kryzys uchodźczy, to widzimy, że jakby niechęć po stronie Unii wynika tylko i wyłącznie z tego, że Polacy decydują każdorazowo w tej chwili, w kolejnych wyborach, o tym, że rządzi Zjednoczona Prawica. No i jeszcze ostatnia kwestia, kiedy komisja, jedna z komisji w parlamencie. To nie są pieniądze dla rządu, tylko to są środki dla Polaków. Ja wciąż mówię o tym Parlamencie Europejskim. No i jeszcze ostatnia taka kontrola, pani poseł, kiedy przyjechali niemieccy politycy, między innymi, aby kontrolować, jak się wydaje, środki unijne w Polsce. No skandal, po prostu nie, naprawdę. To, co już się dzieje, wszystkie komisje wcześniej, tego tak zwanego pomca, jak państwo pamiętacie, prawda, czyli osoby za prosto, że jedzie opalać rząd, to na szczęście go wstrzymali, przysłali nieco inny, choć równie agresywny skład. Kuriozalny zupełnie, no to by dużo mówić na temat jakby obiektywizmu w słowie tego składu, który sądu kapturowego. Teraz przyjechał drugi sąd kapturowy w większym składzie niemieckim i będzie badał, prawda, jak my wydajemy środki. Przecież jest OLAF, wydajemy środki unijne zgodnie, składamy sprawozdania, nie są one w jakikolwiek sposób zastrzegane co do kwestii tego, jak te środki są wydawane zgodnie z przepisami. Jesteśmy krajem, który bardzo dobrze wydaje te środki i tego typu nagonka, bo to jest nagonka, która ma też pomóc nieudolnej Platformie Obywatelskiej w wygraniu wyboru, bo to oni jak gdyby płaczą w rękaw różnym unijnym decydentom i ci jakby tutaj starają się przybiegać na pomoc. Jest to kuriozalne. Ja naprawdę jestem oburzona tym faktem
i uważam, że jeżeli w tym przypadku również ci panowie domagają się solidarności wobec gazu, no to jak tak będą postępować, to nie dziwmy się, że Polacy również no, będą patrzeć na to zupełnie inaczej, tak? Więc w tej, no, tutaj musi, naprawdę muszą decydenci w Unii Europejskiej zrewidować swój styl postępowania i wtrącania się w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego i narzucania swojej woli i absolutnie ograniczania naszej suwerenności poprzez tego typu sądy kapturowe. I panie redaktor, tylko dlatego, że jest jedna partia, która nie umie wygrać wyborów i w tej chwili jeszcze raz powtórzę, jeździ i płacze w rękach, oczywiście w sposób nieobiektywny przedstawiając fakty i domaga się w mojej ocenie właśnie tej kuriozalnej interwencji. No to jest niedopuszczalne i ja mam na własny użytek określenie tego typu zachowania i myślę, że wielu Polaków również, bo jest to podczas wielu spotkań podnoszone co do kwestii zachowania niektórych naszych obywateli. Mówię tutaj o europosłach w szczególności. Pani poseł, to jeszcze o jeden temat zapytam. W obronie chrześcijan taki jest projekt, pod którym państwo zbierają podpisy. Na ten temat nieraz na antenie radia już rozmawialiśmy, więc ja troszeczkę coś innego zapytam, ale jeszcze w temacie. Jak z punktu widzenia europosłanki, która zna i czuje klimat, który panuje w Unii Europejskiej, wygląda podejście do chrześcijan? No w tej chwili, jeśli idzie o Europę, tak wcześniej mieliśmy takie przeświadczenie, że jeśli idzie o chrześcijan, jest bardzo duży problem, był bardzo duży problem, dyskryminacja, wręcz eksterminacja, jeśli idzie o takie kraje, podczas jak Syria, Irak, tam z 2,5 miliona chrześcijan zostało niewiele ponad 100 tysięcy w jednym i w drugim kraju. Również różnego rodzaju prześladowania w innych krajach miało miejsce. Dzisiaj to tak naprawdę ma miejsce w Europie. Przecież jeżeli zobaczymy, że odnotowujemy, statystyki odnotowują, że w samej Francji w 2018 roku patrzyłam ze statystyki ponad 1000 naruszeń, nie tylko jeśli chodzi o świątynie, ale również naruszeń osobistych, jeśli chodzi o chrześcijan. To wszystko, jeżeli skonfrontujemy z tym, co w tej chwili dzieje się w Polsce, tej chrześcijańskiej Polsce, prawda, że można sobie lżyć święte nasze obrazy, że można, czy też wizerunki, że można sobie w sposób bezpardonowy zakłócać obrzędy religijne, że można w sposób bezpardonowy i bezczelny niszczyć fasady kościołów. To wszystko pokazuje, że trzeba przeciwdziałać bardzo spokojnie, ale przede wszystkim zrewidować przepisy. I z punktu widzenia Europarlamentu widzę, że większy jest nacisk na ochronę osób LGBT niż na ochronę wolności wyznania i religii. Tutaj nie widzę żadnej ochrony, wręcz przyzwolenie na ataki. I dlatego... A przypomnijmy, że Unia Europejska wyrosła z chrześcijaństwa. No dokładnie, przecież powstała na gruncie wartości chrześcijańskich. Sobie założyciele są w procesie beatyfikacyjnym. Sama flaga w 12 gwiazd jest tutaj symbolem Matki Bożej, więc w tym przypadku widzimy, że tak było, ale dzisiaj ta Unia odeszła od tych wartości. Jest bardzo lewacka, ale ja bym nie miała nic przeciwko temu, że mamy wolność, a nawet wręcz przeciwnie. Uważam, że wolność w naszych poglądach jest jak najbardziej wskazana, ale nie może być tak, że ta wolność polega na tym, że ogranicza się w sposób taki, jaki to się w tej chwili dzieje, wolność religii, wolność wyznania i wolność, jeśli chodzi o praktykowanie nawet chrześcijan, bo tęczowa Matka Boża, niszczenie, kopanie krzyży, wchodzenie podczas nabożeństw bezczelne, wykorzystywanie tego oczywiście do działań stricte w tym przypadku również i politycznych. No to wszystko pokazuje, że temu trzeba po prostu powiedzieć stop, dlatego że przepisy są nieżyciowe. Panie redaktor, przepisy, które w tej chwili muszą stosować rządy, pochodzą jeszcze z czasów Bieruta i one są tak skonstruowane, że najczęściej tego typu ekscesy są po prostu umarzane. Pomijam złą czy dobrą wolę, no to już pomijam, ale przepisy rzeczywiście są w tej materii bardzo skomplikowane. My to wszystko upraszczamy i sprowadzamy do tego, że jeżeli zniszczyłeś fasadę, jeżeli kościoła, jeżeli sprofanowałeś i zbezcześciłeś wizerunek, jeżeli
zakłóciłeś obrzędy, niezależnie czy chrześcijańskie, katolickie, czy jeśli idzie o synagogi, jeśli idzie o inne również wyznania, tutaj po prostu to liczy się fakt. Stąd stwierdza fakt, że tak się stało, a nie pyta, czy to obraziło czyjeś uczucia, nie naraża wiernych na zeznawania, nie trzeba udowadniać złośliwości, prawda, tego przestępcy, działań tego przestępcy. To wszystko upraszczamy do faktu. Tak jest, miało miejsce, zbezcześciłeś. Ktoś zniszczył, wszystko jest jasne, nie ma co. Dokładnie. I trzeba, żebyśmy, i chcemy, żeby to był przede wszystkim projekt obywatelski. W pierwszych słowach chcę, a nie jakiś tam partyjny, tylko obywatelski. Zarejestrowaliśmy komitet u marszałka Sejmu 7 lipca. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w zbieranie tych podpisów, rozmawianie z Polakami, z obywatelami. Bardzo się cieszę, że bardzo wielu z Państwa chętnie podpisuje ten projekt ustawy i chcemy, żeby on stanął w Sejmie jako projekt bardzo dużej rzeszy obywateli. Myślę, że tak się stanie. Wolność, no właśnie, a ta obywatelskość pozwoli na to, żeby ten projekt przeszedł, bo wcześniej był w trochę innej formie, zdaje się, że w formie poselskiej, no i nie zyskał jakoś uznania. Ja myślę, że jeśli to będzie projekt obywatelski, podpisany przez szeroką rzeszę naszych obywateli, bo chrześcijanie to robią w obronie wolności wyznania religii dla wszystkich, nie tylko dla chrześcijan, dla wszystkich. Mogą podpisać się naprawdę wszyscy. Ja zawsze mówię, że nawet ateiści i tacy się podpisują, znam taki. Więc to jest wolność. Żyjemy w wolnym kraju. Każdy ma prawo wierzyć w swojego Pana Boga. Jeśli chce być ateistą, to jak najbardziej ma do tego pełne prawo. Ale podpisują się i myślę, że taki projekt ma wielką szansę w sposób spokojny przejść przez parlament. On nie jest ideologiczny, on jest właśnie projektem wolnościowym. Absolutnie wolnościowe. A zatem Solidarna Polska zbiera podpisy. Pewnie każdy polityk Solidarnej Polski ma takie listy, gdzie każdy może przyjść i się podpisać. Wolontariusze, tak, wystarczy się skontaktować. Mają wolontariusze, również wystarczy się skontaktować. Bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy i wesprzemy i jesteśmy do kontaktu, gotowi do kontaktu. A ja dziękuję ślicznie za rozmowę. Beata Kępa, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była z nami. Życzę miłego dnia, a tym, którzy mają wakacje, życzę oczywiście dobrego wypoczynku. Tak jest. Dziękuję ślicznie. Kłaniam się. Poranna rozmowa Radia Opole.